Witam serdecznie. Serwis Nasze Sprawy 24, portal Pomorza. Tutaj dzisiaj w pracowni, niejako tutaj na tapecie, jak można powiedzieć, mamy taki pozytyw trzygłosowy. To jest taki pozytyw troszeczkę nietypowy, bo on raz, że jako pozytyw ma bardzo silne brzmienie, ma trzy głosy i co ciekawe ma czterostopową oktawę otwartą, tak? To właśnie to jest złote i ona jest ten prospekt, który tutaj taki malutki widzimy. On jest jeszcze niekompletny, on tutaj trwa teraz jego takie, powiedzmy, sprawdzenie, przegląd, bo on był tutaj obok postawiony w pracowni. Dwa lata stał nieużywany. On został... Prospekt jest od oktawa czwórka od dźwięku G chyba. On ma właśnie 60 klawiszy, tak, bodajże. Tutaj na razie trzeba sprawdzać wszystko. I to jest, i on jest taki jak niejako pozytyw, ale on jest taki w dwóch częściach. Ten podest, na którym zasiada organista, wysoko, bo właśnie widzi, to... 5 oktaw, raz, pokażemy. 4-5, co się rzadko spotyka w pozytywach. Pozytywy zazwyczaj są krótkie, z krótką oktawą. Trzy manubria od tych dźwięków, od głosów, przepraszam. Jest Bourdon, 8, oktawa 4 i Flautino 2. Wszystko razem brzmi. Ale do niego jeszcze pokażmy. Dobrze, że jest wystrojony koncertowo. Minimalnie faluje tylko dźwięk. Znawcy wiedzą, o co chodzi. Temperatura jest, no wiadomo. Tu mamy wieczór, ale jest 20 kilka stopni. 40 chyba tutaj. Dlatego on nie może stroić, nawet go nie stroimy, bo w kościele, gdzie ma ten instrument się znaleźć, 1200 km od pieców, od naszej pięknie położonej malowniczej miejscowości na Kocieliu, to wtedy będzie strojony. I zobaczymy tylko, jeszcze pokażmy, bo on jest właśnie... bardzo silny. Robert, im coś zagrasz, to pokażmy jeszcze, bo tutaj dostawiłem, może przejdę, bo to ładniej będzie wyglądać lepiej od przodu. Pokażmy, bo tutaj będzie jeszcze dostawione z boku. 6 piszczałek z Gedaktu. To jest pierwszy, wykonany z jesionu tata, akurat te piszczałki robimy, tam się tak nie znamy do końca, ale tata jest stary specjalista. Zrobił 6 piszczałek z jesionu, od C do F w Bourdonie. Będą tu umiejscowione. Tam tylko maszynkę trzeba dorobić? A, tak jak ta czwórka jest na maszynce pneumatycznej. Mhm. Jest zmagazynowane powietrze pod piszczałkami, są zawory dość duże. I to powietrze, które dmucha igielitem o średnicy chyba, nie wiem, 6 mm wewnątrz, podnosi membranę i podnosi duży zawór tam w wielkości 16, tam 15 mm i wtedy uzyskujemy przez to brzmienie mocniejsze. A tu będą takie trzy piszczałki CDE i potem CISDIS-F. Będą się też na kolor będą odpowiednio pomalowane, czy takie jasne zostawimy? Nie, takie tam, znaczy, chyba w tym samym, kolorze, tak, bo to jest też taki jesień, dom. Nie wiem, czy tak, czy... No zobaczymy. Czy takie inne ustawienie będzie, po prostu piszczałki surowe jeszcze nie obrobione. I tu z jednej strony będą trzy piszczałki, to będą z Bourdona CDE. Co ważne, taki instrument jest właśnie bardzo łatwo przewieźć, portatywny, jest taki przenośny. Tak. Ma hamulec ręczny tak zwany, żeby organista... Nożny. Nożny, jak organista, żeby jak zbyt złapie wiatr w żagle, żeby nie odjechał z instrumentem w kościele. Mhm. Bo tak się nam zdarzyło kiedyś. Pozytyw, który nie miał hamulca, organista w trakcie koncertu, podłoga taka w kościele była po skosie i instrument zaczął odjeżdżać. Organista musiał klawiaturę trzymać, żeby nie uciekł. Ale to się tak... To są takie rzeczy... Ten jest bardzo mocny, ma tylko trzy głosy. To może coś zagraj, posłuchamy. Ja może trzy głosy? Z przodu będę patrzył, ja pójdę może z drugiej strony, no dobra, graj. Najlepiej to gorzkie żale na początek. Tradycyjnie musimy porównać melodię, to co graliśmy w cerfi, to co kolega najbardziej lubi, baranki młode. Weźmy boczne też, otwórzmy właśnie. Jest tak 50% mocniejszy. My musimy też właśnie pod uwagę wziąć to, że tutaj wyczyścimy go jeszcze przed tym. 2 lata stał nieruszany, trochę deszczu dostał, przez co wyczyle.
jakaś angielska firma, bo piszczałki są angielskie w tym instrumencie. Część jest nowa, tam jest Gerard, chyba był dorabiany, to coś dorabiał. Gerard jest angielski, dwójka jest angielska, czwórka jest też chyba angielska i myśmy tylko obudowę tam przerobili, w tym pozytywie odnowili, bo chyba trochę domęczona, już dorobili prospekt, bo prospektu nie było w tym instrumencie. Ale za to dzisiaj jeszcze będziemy tutaj dorabiać różne, czyścić, sprzątać, a jutro... Tak, silnik jest schowany właśnie tutaj pod... Tu jest silnik schowany pod... Dmuchawka Meidingera, tak? Nie, to jest diskus angielska, no. Znowu dmuchawka na paleczkach. Ona jest chodzi w podłodze, połączona rurą, tam nie wiem, 70-80 mm. Dochodzi do mechanicznej wiatrownicy i tutaj, nie wiem, czy może będzie widać, na... Połączenie jest traktury tak, że właśnie mówię, nie mamy resztego hamulca załączonego, więc możemy tu płytę zdjąć. Jest to taki fajny wahacz, myśmy też przerobili. Jest na wahaczach, tu są wahacze okrągłe, tutaj widać, może klawiaturę podnieść. Tu jest tylko średnica, nie wiem, tam 8 mm chyba w wahaczach. Coś tam tutaj spadło. I jest taki wahacz, który się tutaj ma taki zawias, on zawsze się będzie ustawiał tak, że nigdy się nie będzie zacinał instrument, nie jest sztywny wahacz, bo tu ma takie giętkie przegórze po prostu. Ja pokażę, bo tu na brzegu widać, chodzi o to, że on o prawo-lewo będzie mógł tutaj chodzić. Prawo-lewo może tutaj odwracać go na wszystkie strony. Także nawet gdybyś jakiś klawisz próbował gdzieś tam zawiesić. W jakimś czasie zawiesić, coś tam drewno spęcznieje i tak dalej, to może lekko przekręcić w lewo, w prawą stronę i będzie problem z tym, żeby się coś tam zawieszało. Co ważne, jak są takie malutkie kościółki, jakieś kapliczki cmentarne, to warto taki instrument mieć, bo on jest prosty w obsłudze, nie wymaga jakiegoś wybitnego serwisowania i przez to też, że na kółkach jest, można go bardzo łatwo tutaj przestawiać. Także ostatni utwór, może kawałeczek. To jest bardzo ciężki, bo to jest z jesiony jest wykonana. Niestety budowa. Właśnie, były kredosy już bolą. Myśmy tak, go przynosili dzisiaj. Powiem, że jest dosyć ciężko. I jutro, kiedy już będą te piszczałki dorobione, wszystkie w drugiej części pokażemy, jak całe. Tam się kolega może wtedy już przygotuje do jakiejś takiej wersji koncertowej. Mini koncert. Powiem jeszcze taką rzecz, że zobaczmy ten właśnie to, co zwrócił uwagę, dźwięk dużo mocniejszy, to może byśmy ramkę zrobili z jakimś tutaj tiulem takim czy coś, bo to można było taką alternatywę. Koronka zawsze. No właśnie, koroneczka, nie, tak poważnie. Ale jeszcze powiem, myśmy troszeczkę go zmodyfikowali. Do tej oryginalnej wiatrownicy dołożyli mieszek klinowy, taki kompensacyjny na sprężynie. Widać, jak w trakcie grania on reguluje jak kondensator. Dlatego nie ma tak zwanego odbicia dźwięku, możemy trzymać jakiś dźwięk na w sobotę. Dzisiaj jest ciśnienie bardzo niskie, więc dobrze, już nie zobaczymy. Tata już może spać. Dziękujemy i do zobaczenia. Cześć.